Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że znów mogę być niby w tym samym pomieszczeniu, a jednak innym. Wchodząc, pierwsze moje wrażenie, że jak gdyby więcej przestrzeni, więcej miejsca tutaj jest. A to tylko przez to, że zmieniliście układ siedzeń. Ławki gdzieś zostały wyeksportowane, natomiast postawiliście na krzesła. Przywożę serdeczne pozdrowienia z Filadelfii, chociaż dawno już tam nie byłem. No bo w zeszłym tygodniu byliśmy w Malince z żoną, tam w kościele u księdza Leszka Czyża, z którym się przyjaźnimy. On będzie zresztą przyszłą niedzielę u nas. No i przekazujemy też pozdrowienia stamtąd. Drodzy, ja dzisiaj chcę mówić na temat Kościoła. Kościół to mój temat. Dzisiaj już brat Janusz sporą część myśli z tych, którymi się chciałem dzielić z wami, już w jakiś sposób przekazał, ale pozwólcie, że powrócę właśnie do tego zagadnienia. Dlatego, że bardzo często składa się tak, że i to dobrze, ja nie mam zamiaru, że tak powiem, wytykać czy narzekać na to, że wielu z nas, zresztą sam w tym uczestniczę, głosząc słowo, zwracając uwagę na słowo, mówimy o osobistej, indywidualnej relacji człowieka z Bogiem. To jest bardzo ważne, podstawowa część naszego chrześcijańskiego życia. No bo przecież nie przeżywamy nowozrodzenia zbiorowo, tylko każdy z nas osobiście. Oczywiście spotkać Boga, spotkać się z Jego dobrocią, przychylnością, możemy się spotykać będąc właśnie zgromadzonymi razem, ale również możemy spotykać Go wtedy, kiedy jesteśmy w naszych komorach, czy gdziekolwiek jesteśmy, a więc wtedy sam na sam. Ale sporo miejsca i sporo czasu Boże Słowo poświęca również zgromadzeniu, Kościołowi. I nie wiem, czy u was, ale ja odnoszę takie wrażenie, że zbyt mało kładziemy akcentu na nasz zbiorowy, wspólny udział w społeczności z Bogiem, przed Bożym obliczem. To nie jest tak, że ja i mój Pan i siedzimy obok siebie, teraz macie każdy swoje indywidualne krzesło, ja i mój Pan, Panie Boże, błogosław mnie. I Pan Bóg temu odpowiada, na to krzesło mija, następne odpowiada i tak dalej. A jeszcze co gorsze, jeżeli w kościele dzieją się takie rzeczy, że Panie Boże, zrób coś, żeby ta siostra albo ten brat, który jest obok mnie, żeby się zmienił. On się modli, żeby Bóg zmienił tamtego, ten się modli o innego. I w ten sposób znów ta relacja tylko ja i mój Pan. Więc ja i mój Pan ma bardzo ważne miejsce i ważną rolę w życiu chrześcijanina. Tego nie możemy zaprzepaszczać. Ale dzisiaj chcę podkreślać wagę, rangę tego, kiedy jesteśmy razem tutaj zgromadzonymi. I będę oczywiście korzystał z Bożego Słowa, głównie z początkowych rozdziałów dzieł apostolskich, częściowo z pierwszego i częściowo z drugiego rozdziału. Ale zanim do tego przejdę, chcę powiedzieć, że Jezus zapowiedział, że On zbuduje swój Kościół. I ten Kościół będzie ostoją, będzie obwarowany, będzie silny, będzie mocny, będzie potężny, że moce piekieł, bramy piekieł go nie przemogą. Takiej obietnicy nie mamy w stosunku do siebie indywidualnie. My oczywiście, jeśli jesteśmy blisko naszego Boga, przybliżcie się ku Bogu, Bóg się do nas przybliża, dajcie odpór diabłu, no to wtedy ucieka. Wszystko się zgadza. Ale ileż to razy nas pojedynkę, jakieś pokuszenie, jakieś przez zaskoczenie, jakaś okoliczność i wali nas z nóg. I nasza wiara jak gdyby traci grunt pod nogami. Ale Kościół?
Ten, który buduje Jezus Chrystus, jest Kościołem, którego bramy piekieł nie przemogą. Ja jako indywidualność, osoba, mogę się bać niektórych rzeczy. Rzeczy, których nie znam, nie rozumiem. No z reguły się boimy takich rzeczy. Bo to, z czym jesteśmy zaznajomieni i tak dalej, to tego z reguły się nie boimy. Ale tego, czego nie znamy. Nie znamy na przykład przyszłości. Co to będzie? Co to się będzie działo? Niektórzy się boją, co będzie po wyborach. Jak to wszystko będzie wyglądać? No będzie wyglądać. Świat, mam nadzieję, przez to nie doznał jakiegoś uszczerbku. A jeśli nawet Kościół będzie stał, Kościół się ostoi. Ja wierzę i widzę, bo dlatego, że Boże Słowo mnie o tym zapewnia, że do dnia przyjścia Pańskiego to będzie najwspanialszy dzień dla Kościoła. To będzie Kościół pełen triumfu, pełen chwały. To nie będzie dzień, w którym Kościół... Boże, dobrze, już przyszedłeś, bo my już nie wytrzymujemy. Jeszcze chwila, to byśmy już zniknęli. Nie, to będzie Kościół pełen chwały, pełen zwycięstwa. Bo Jezus buduje taki Kościół. I dlatego chcę dzisiaj mówić o Kościele i o naszym miejscu w tym Kościele. O tym, aby w tym Kościele odnajdywać to, czego sami w sobie w pojedynkę nie posiadamy. Dlatego, że to właśnie jest wspaniałym zamysłem naszego Boga, aby stworzyć Kościół. Jezus powiedział o sobie też, że On odchodzi. Ale nie powiedział Piotrowi, a ty teraz będziesz robił rzeczy większe niż ja. Ani żadnemu z uczniów. Ale powiedział do zalążku Kościoła, jakim byli uczniowie. Ja odchodzę do Ojca, ale wy, a więc my razem, stojąc przed Bożym obliczem, stanowimy coś cennego, coś wartościowego, co nie tak łatwo jest pokonać czy obalić. Dlatego to jest istotne. Dlaczego chcę zwracać uwagę na Kościół, patrząc na początek Księgi Dziejów Apostolskich? No bo tam jest jego początek. Tam oglądać możemy narodziny Kościoła. Wiecie, to jest tak jak z narodzinami niemowlęcia. Niemowlę rodzi się i z reguły dostaje 10 punktów na 10. Czy jest doskonałe? I tak, i nie. Z jednej strony wszystkie organy funkcjonują we właściwy sposób, ale nie jest samodzielne. Nie potrafi sobie w żaden sposób zorganizować swojego życia. Jest całkowicie zależny od otoczenia, od tych, którzy się jego życiem będą opiekować. Podobnie rzecz ma się z Kościołem. Wrócę jeszcze do niemowlaka. Warto się przyjrzeć, dlatego że jeszcze nie przesiąknął żadnymi poglądami. Jeszcze nie ma opcji politycznych wybranych. Jeszcze nie wybiera, nie ma żadnych preferencji, że takie kolory mu się podobają, a inne nie. Po prostu nie interesuje go. Nawet, wyobraźcie sobie, być może, nie mylę, być może się mylę, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale tak mi się wydaje, nie ma ludzi, że przez kilka tygodni ciągle to samo dostaje do jedzenia. Zadowolony, że w ogóle dostaje. I tyle. No, każdemu z nas by się znudziło, jakby żona ciągle to samo dawała na stół przez tydzień. On by powiedział, słuchaj, czy zapomniałeś już gotować coś innego? Byłoby to czymś dziwnym. A więc ten brak naleciałości, brak jakichś trendów, poglądów odsłania nam prawdziwą istotę Kościoła. Bo teraz przez te tysiąclecia, które już Kościół funkcjonuje, różnego rodzaju trendy, przebudzenia, reformacje i tak dalej spowodowały, że raz Kościół jest przepychany na jedną stronę, drugi razem w inną stronę.
Następuje pewne ścieranie się. Ludzie w Kościele zaczynają przekonywać się, co jest lepsze, co jest właściwszym poglądem. A jak u was to rozumieć, a jak tamto i tak dalej, i tak dalej. Czy mam zamiar dzisiaj szukać odpowiedzi, jak wygląda Kościół doskonały? Nie oczekujcie tego. Bo ten Kościół, o którym będziemy czytać, też doskonałym nie był. Chociaż od samego początku jeszcze nie miał tych wszystkich naleciałości, o których wspominam. I dlatego chcę zwrócić na to uwagę, że dzisiejszemu Kościołowi, naszemu Kościołowi, i tu nie mam na myśli denominacji, nazwy, potrzebne jest uświadomienie sobie pewnych fundamentalnych filarów, które gwarantują, że ten Kościół prawdziwie będzie stał i ostoi się przed każdą nawałnicą, cokolwiek by nie przyszło na ten świat. Dlatego dziś chcę zająć waszą uwagę właśnie tym tematem. Dlatego, że jeśli chodzi o Kościół, to różne możemy mieć podejścia do niego. Możemy po prostu traktować go tak sobie lekce, nie najwyższym priorytetem, a dziś taka pogoda, troszkę się źle czuję, a zostanę sobie w domu. Nie, dzisiaj sobie mogę odpuścić. Często się zdarza, że takie pokusy się pojawiają. Inni przychodząc do kościoła, przychodzą, aby poobserwować. Aby poprzyglądać się, jak tam dzisiaj, kto śpiewa, kto będzie głosił, ewentualnie wypowiedzieć przed kimś albo przed samym sobą opinię, że coś było takie albo inne, podobało albo się nie podobało. No więc różne mogą być tego postawy. Ale jest też jeszcze inna postawa, trzecia, którą chciałbym uczyć się osobiście każdego dnia, aby być zaangażowanym. Bo wiecie, tak to bywa, że powszechnie ludzie chodzą do kościoła. No, u nas w Bielsku też właściwie mało kto chodzi do kościoła. Wszyscy przyjeżdżają samochodami. U was też widzę, sporo ludzi nie przychodzi do kościoła, tylko przyjeżdża. Ale gdy się spotykamy gdzieś tam, to mówimy, do jakiego kościoła chodzisz? A no, chodzę do takiego kościoła. Wiecie, ja chciałbym dzisiaj od tego was odwieść. Abyśmy przestali chodzić czy przyjeżdżać do kościoła, ale abyśmy ten kościół zaczęli tworzyć. Abyśmy znajdowali siebie jako cząstkę tego kościoła. Abyśmy się znaleźli w nim. W kościele? Ktoś powie, ja się chcę znaleźć w Chrystusie. A kościół to co? To jego ciało, którego on jest głową. Apostoł Paweł mówi, chcę znaleźć się w nim. A ja widzę, chcę być w kościele. Jak się chce znaleźć w Chrystusie, nie będąc w kościele, nie będąc cząstką kościoła, nie czując się cząstką kościoła. Niedawno słyszeliśmy takie wspaniałe świadectwo. Świadectwo młodego człowieka, młody, około 40 lat, znalazł sobie dziewczynę wierzącą, on też wierzący i ma jeden problem. Mieszkają od siebie w odległości około 300 kilometrów. On głęboko wierzący, ona też głęboko wierząca. Jemu najbardziej żal. Mówi, wszystko, ale opuścić mój zbór, to miejsce, w którym się narodziłem na nowo, do którego należę, którego jestem cząstką, nie wyobrażam sobie, żebyśmy siedzieli. A ona znów mówi, tak daleko na północ. Oni w Szwecji mieszkają, więc gdzieś tam daleko na północ, 300 kilometrów od Göteborga. Też nie bardzo jej to się pasuje. No i teraz trzeba znaleźć jakieś mądre rozwiązanie. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Jego postawa.
On się czuje cząstką. To jest mój zbór. To jest moja społeczność. Zastanawiam się, bracia i siostry, ilu z nas dziś tu na tym miejscu czuje się właśnie w ten sposób, że jest u siebie. To jest moja społeczność, której jestem cząstką. Tego często brakuje ludziom, którzy tylko przychodzą do kościoła. Przychodzą, wychodzą. Ja nie mówię, że przez to, że czujesz się cząstką kościoła, że już nie przyjedziesz do Bielska. Zapraszam, przyjedź. Ale będziesz w Bielsku czuł się cząstką Betelu w Ustroniu. Bo to nic złego w tym, kiedy sobie gdzieś jedziemy, odwiedzimy inną społeczność. Ale mieć to poczucie przynależności. Coś nieprawdopodobnie pięknego i wartościowego, na co nie zawsze chętnie zwracamy uwagę. Drodzy, to jest ważne, abyśmy zwrócili uwagę na te filary, które tutaj są przedstawione w Dziejach Apostolskich. Chciałbym najpierw przeczytać z pierwszego rozdziału 14 werset, a później drugiego rozdziału 1. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. I pierwszy wiersz drugiego rozdziału. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Tu mamy zaakcentowany pierwszy filar, który jest dla mnie czymś bardzo istotnym, odkrywczym, jeśli chodzi o Kościół. Jak już powiedziałem, to nie był doskonały zbór. Tam bardzo szybko objawiły się niedoskonałości. Pojawiło się szemranie, że czegoś komuś brakuje, że nie tak zostało podawane, sprawiedliwie dzielone i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to prawda. Ale to, co jest filarem, co jeszcze nie zmąciło, można powiedzieć, w dniu narodzin Kościoła, zostało tutaj uwypuklone. Jednomyślność. Jednomyślność to nie jednakowość. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli jednakowi. A czasami, kiedy nawet nam się wydaje, że coś jest jednakowe, to wcale tak do końca tym nie jest. Ja kiedyś, to już parę lat temu było, przyglądałem się jednemu z naszych braci fachowców, którzy układają płytki. No już teraz coraz mniej, ale wtedy był zresztą tutaj jego brat, witam serdecznie, który też parę metrów kwadratowych ułożył płytek, siedzi, będzie wiedział dokładnie, o czym mówię. Ja mówię, tobie się to fajnie tak układa, masz taką fajną, równiutką rezultat, się układa ta podłoga i tak dalej. Dobre płytki kupiliśmy, co? A on tak spojrzał na mnie i mówi, pastorze, to miał być pierwszy gatunek, to popatrz. Przyłożył dwie płytki, tak, pierwsze dwie wziął z paczki. 2 milimetry różnicy na jednym boku. Mówi, ile ja się muszę tutaj namęczyć, żeby dobrać te płytki, aby stworzyć z nich jedną podłogę. Czasami trzeba było troszeczkę przyszlifować te płytki, żeby powstała jedna posadzka. Ale tu nie chodzi, żeby w Kościele byli wszyscy jednakowi, ale abyśmy tworzyli jedność. Tak a propos, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale on mi wtedy powiedział, zdradził mi tajemnicę, jak sprawdzić, czy płytki są dobrze ułożone. Jak ktoś przyjdzie do was ułożyć wam płytki, to możecie to sprawdzić. Mówi, wiesz, jak to się robi? Kładziesz monetę na posadzce i możesz ją pstryknąć albo kopnąć tak, żeby płasko leciała. Jak przeleci do końca ściany, to jest dobrze ułożone. No więc uczę się też pewnych rzeczy. No właśnie, ci wszyscy trwali w jednomyślności. To jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali, że jednomyślność wcale nie przychodzi łatwo. W Ewangelii Jana czytamy w arcykapłańskiej modlitwie, Jezus modli się o swoich uczniów,
aby czynili cuda, aby robili wielkie rzeczy i tak dalej. Modli się, aby byli jedno, Ojcze. Aby oni byli między sobą jedno, tak jak my jesteśmy jedno, jak ja z Tobą, a Ty ze mną. To jest pragnienie, to jest oczekiwanie Jezusa, to jest oczekiwanie Boga w stosunku do Jego Kościoła, a w tym Kościele do członków tegoż Kościoła, aby stanowili jedno. Chociaż się różnią. Niektórzy tej jedności próbują szukać w ten sposób, że to my w takim razie się odłączymy, bo jesteśmy młodzi i do 35 roku życia będziemy mieć swoją własną społeczność. Średnie małżeństwa dlatego, że mają swoje własne jakieś tego, to od 35 tam powiedzmy do 55 do 60 lat najwyżej możemy się tego i zrobimy sobie inną społeczność. A my seniorzy mamy swoje sprawy. Bracia i siostry, rodzina ma coś pięknego. Ma wspólne nazwisko i różnorodność. Jakież to piękne. Wczoraj mieliśmy u nas w domu nasze wnuki i nasze dzieci. Posiedzieliśmy i tak się przyglądając, patrzyłem na to wszystko i myślę, Boże, dziękuję Ci. To jest coś wspaniałego, przeżywać takie chwile. No właśnie, zbór jest po to, aby były i dzieci, aby była i młodzież, aby byli ludzie w wieku średnim i aby byli seniorzy. Abyśmy wspólnie razem mogli cieszyć się społecznością i tworzyć prawdziwie Kościół. Ale ten Kościół, aby był jedno. W czym ta jedność się przejawia? A więc ta jedność przejawiała się w tym przede wszystkim, że uznali przywódczą rolę Jezusa Chrystusa. Oni dali posłuch słowom Jezusa Chrystusa. Oni nie interpretowali na różne sposoby. Jezus przed swoim odejściem mówi, idźcie do Jerozolimy, nie odchodźcie nigdzie i zaczekajcie na obietnicę, którą Ojciec ześle na was. I gdzie poszli? Poszli właśnie zgodnie z tymi słowami, z tym zaleceniem do Jerozolimy. I tam byli jedno. To był fundament ich jedności, że zgromadzają się wokół Bożego Słowa. Czy to była doskonała jedność? Powiem szczerze, nie była doskonała. I mam na to biblijne dowody. Ilu ich było w tej górnej izbie w dniu Pięćdziesiątnicy? Ilu? 120. Około 120. A apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że po swoim zmartwychwstaniu codziennie Jezus ukazywał się i widziało go ponad 500 osób. Gdzie jest te 380? Tych 380 mówiło, Panie, Panie, ale słowa nie przestrzegali. Nie przyszli do górnej izby, może było za ciasno, nie wiem. Ponad 500 osób słyszały te słowa, bo Jezus codziennie się spotykał i mówił im wyraźnie, nie odchodźcie, nie oddalajcie się, czekajcie na obietnicę. Przyszło tylko 120. I od nich się zaczął Kościół. To tam narodził się Kościół w tej społeczności. Chcę wierzyć w to, że tych 500 później dołączyło też gdzieś tam po drodze i stali się również cząstką tegoż właśnie Kościoła. Ale na samym początku tak nie było. To jest istotne, abyśmy wiedzieli o tym, że jedność jest tak bardzo istotna, jeśli chodzi o Kościół. Jedność, chociaż jesteśmy różni. Dalej, oni przyjęli sobie zobowiązanie, że będą się wzajemnie miłować. Czytamy, znamy ten tekst, 44 i następne wersety z drugiego rozdziału, gdzie wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca.
Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. No, ktoś powie, no my tak nie robimy teraz. Nie dzielimy, nie wsadzamy wszystkich naszych dochodów do jednej wspólnej, na jedno wspólne konto i każdemu porówno. Nie tworzymy tego rodzaju komuny czy takiego środowiska. Musimy wziąć pod uwagę to, że to była specyficzna sytuacja. Pierwsze dni Kościoła. Skąd przyszli ci ludzie? Ano przyjechali z różnych dalekich miejsc do Jerozolimy na święto. I pojawienie się w Kościele, to, że stali się cząstką Kościoła, to, że dla nich było jedność z braćmi i siostrami czymś tak bardzo istotnym i ważnym, było tak głębokie, że swoje posiadłości, które gdzieś tam daleko były w innych krajach, sprzedawali, zostawiali, bo chcieli pozostać w Jerozolimie, chcieli być u siebie, chcieli być z pozostałymi razem. Im nie zależało na tym, aby wziąć w tym pierwszym okresie i pójść sobie. No, pocieszyliśmy się, była fajna konferencja, pięćdziesiątnica, napełnieni Duchem Świętym. Jakiż błogosławiony czas, no ale teraz czas wracać do siebie. Nie, oni postanowili zostać tam na miejscu. Tym, co prawda, na długo nie pozostali, bo przyszło prześladowanie i zostali rozproszeni, co zresztą było zamysłem, można powiedzieć, również ze strony Boga, aby szli i rozgłaszali Ewangelię, począwszy od najbliższych terenów, aż do krańców ziemi. W każdym razie jest to bardzo istotne, aby w społeczności, w zborze, w kościele pojawiało się to poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie. Abyśmy nie tylko patrzyli na to, co jest moje, ale abyśmy też zwracali uwagę, jak się ma mój brat, moja siostra, siedzący gdzieś tam obok, czy borykający się z jakimiś sprawami. To nie tylko ekonomicznymi. Dzisiaj może coraz mniej mamy wśród siebie tych, którzy mają te problemy ekonomiczne, chociaż są też tacy. Ale wielu jest takich, którzy przeżywają swoje problemy, o których słyszeliśmy. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty mnie zachowujesz, dajesz mi zdrowie. Dziękuję Ci za to wszystko. Ja się cieszę. Ale obok ktoś płacze. Ale obok ktoś przeżywa bardzo mocno. Jakżeż to jest przyjemne, kiedy ktoś taki, kto jest pełen radości, że jemu dzisiejszy dzień przynosi kolejne objawienie Bożej łaski, Bożej miłości, kiedy bierzesz i przytulasz człowieka. Niewiele możesz mu pomóc. Nie uzdrowisz, nie rozwiążesz tego problemu. Ale jako Kościół, jako brat i siostra, my nie jesteśmy niezależnymi od siebie cząsteczkami tego ciała Jezusa Chrystusa. W liście do Efezjan czytamy, że poprzez wzajemne połączenia, stawy mamy sobie dodawać posilenia. To właśnie w Kościele możesz znaleźć przyjazne słowo, zrozumienie, wsparcie. I na ten aspekt chciałbym w szczególny sposób dzisiaj podkreślić, mówiąc o tej jedności, która w Kościele jest tak bardzo ważnym filarem. I takim ważnym również czynnikiem, który ich motywował do tej jedności, był fakt zrealizowania Bożego Słowa nie tylko co do pozostania w Jerozolimie, aż wstąpi Duch Święty, ale aby głosić zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Ktoś powie, no dobrze, ale gdzie o tym jest mowa? No właśnie, mowa jest o tym, że będąc tam w tej górnej izbie, naraz uświadomili sobie, że ich jest 11. I w swoim mniemaniu mówią, dobrze, ale nas było 12.
Jak pójdziemy tylko w niepełnym składzie głosić tę wieść, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Potrzebujemy kogoś uzupełnić. Kogoś, kto był z nami od samego początku, kto widział, kto słyszał, kto uczestniczył w tym wszystkim, co Jezus czynił i czego dokonywał. W tym widzę bardzo wyraźne pragnienie, dążenie do tego, aby zrealizować ten cel. Bo Kościół powinien mieć swój właściwy kierunek, ale ten kierunek nie wystarczy, potrzebny jest również cel. Wiecie, kiedyś w Wieliczce była taka sytuacja, w kopalni soli w Wieliczce, tam gdzieś pod ziemią. Tam trzeba chodzić z przewodnikiem, bo tam łatwo się jest pogubić. Tam jest setki różnych przejść, drzwi i tak dalej, także trzeba iść z przewodnikiem. No ale ktoś się zagapił, coś tam go zainteresowało dłużej, jedna grupa za drugą przechodzi i jego grupa poszła. On tylko wiedział, że w tamtym kierunku poszli, no więc zaczekał, przechodzi następna grupa, dołączył się do nich i szedł. Jakież było zdziwienie, że ta grupa, która szła za tego, poszła w tym samym kierunku, ale potem poszła zupełnie gdzie indziej. Bo to byli pensjonariusze, którzy na kilka dni wykupili sobie sanatorium tam miejsca i przewodnik ich tam prowadził. I on zamiast do wyjścia, do windy i wyjść razem ze swoją grupą, znalazł się w sanatorium, co nie było jego zamysłem. No więc oczywiście wyprowadzono go stamtąd, ale co chcę powiedzieć? Dzisiaj możemy mieć różnych przewodników. Wydają się, że wszystko idzie w tym samym kierunku, że to też są przecież chrześcijanie, że oni też głoszą dobrze słowo. Ja nikogo tu nie mam na myśli, jeśli chodzi o... Ale tyle trendów, tyle poglądów, tyle różnego rodzaju nauk się pojawia. Ostateczne czasy właśnie w ten sposób są scharakteryzowane. Ale Jezus mówi, owce moje znają mój głos i pójdą za moim głosem. Nie pójdą za obcym. Dlatego ważnym jest, abyśmy uczyli się poznawać głos naszego Pana. Abyśmy szli, będąc cząstką tego Kościoła, szli za Jego głosem, za Jego przewodnictwem. No dobrze, przejdźmy dalej. Kościół, drugi filar, o którym już częściowo właściwie powiedziałem, to Kościół wierny Bożemu Słowu. To jest coś bardzo istotnego, abyśmy pamiętali o Bożym Słowie, o tym, co jest tak bardzo fundamentalne dla nas. A wszystkie wypowiedzi apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy stanął, aby wyjaśnić, co się to wydarzyło, wszystkie były oparte na Bożym Słowie. Nie dziwcie się temu, co się wydarzyło. O tym mówił prorok Joel. To jest właśnie wypełnienie tego proroctwa. Cały czas Boże Słowo. Ileż cytatów. Piotr, ja się dziwię, że prosty rybak, a znał tak dobrze Stary Testament, znał i cytował przed ludźmi w takiej euforii, w takim czymś. On mógł przecież stać i powiedzieć, ludzie, nawet nie rozumiecie, jak ja się czuję. Ja po prostu ziemi nie dotykam. Wydaje mi się, że coś... Nie. On stanął przed nimi i prosto cytując, głosił Boże Słowo. Ważne jest, abyśmy w naszym Kościele, wierzę, że do głoszenia, że stoimy na gruncie Bożego Słowa, że nie inne jakieś czyjeś poglądy, czyjeś przeżycia, nawet może wartościowe, stanowią fundament, ale fundamentem, tym filarem jest Boże Słowo. Tyle, żeby go głosić, trzeba je poznać. Trzeba je poznać, ale czy to wystarczy? Tu nie chodzi o wiedzę. Tu nie chodzi o to, aby umieć zacytować pół Biblii na pamięć. Choć to piękne, jeżeli ktoś ma taką pamięć. Jezus oczekiwał i wielokrotnie przy różnych okazjach podkreślał, dlaczego mówicie mi, Panie, Panie, a tego, co mówię, nie wykonujecie. A więc poznawanie Bożego Słowa i czynienie Bożego Słowa. My czasami chcemy głosić innym ludziom Słowo Boże. Chcemy przekazywać Ewangelię.
Ale jeśli nie żyjemy według tej Ewangelii, jeżeli ta Ewangelia jest gdzieś obok nas i ludzie to widzą, przestajemy być skutecznymi i tak na dobrą sprawę nie realizujemy tego naszego posłannictwa. Pozwólcie, że dam tylko prosty przykład z Bożego Słowa. W Nowym Testamencie jest bardzo dużo takich zwrotów podobnych do siebie. Wielokrotnie jest taki nakaz jedni drugim. Znamy te określenia. Ja je podsumowałem sobie tutaj. Jesteśmy zobowiązani do społeczności jedni z drugimi. Jesteśmy zobowiązani do akceptacji jedni drugich, do znoszenia jedni drugich, do opiekowania się jedni drugimi, do pocieszania jedni drugich, do zachęcania jedni drugich, do pozdrawiania jedni drugich, do szanowania jedni drugich, do okazywania gościnności jedni drugim, do bycia uprzejmymi wobec siebie, jedni wobec drugich oraz do okazywania jedni drugim miłości. Tyle znalazłem w Nowym Testamencie tych zwrotów jedni drugich. Na podstawie tego można by było tyle wykładów zrobić po kolei jedni drugim, ale nie bójcie się, już kończę. Bóg innymi słowy zachęca nas, abyśmy w tej jedności, budując tą jedność, tworząc Kościół, abyśmy odwrócili się od naszego naturalnego, siedzącego gdzieś tam w nas egoizmu. Liczy się moje. Panie Boże, zaspokój mój problem. Ja czasami podkreślam, gdy się modlimy o czyjeś potrzeby, o czyjeś zdrowie. Zwróćmy uwagę, z jakim nastawieniem, z jaką gorliwością zapewne modli się rodzina Miłosza? I czy jest to za długa dla nich modlitwa? A być może patrzę na swoje serce, nie znam tego człowieka, no więc podniosłem też rękę, zawołałem do Boga: Panie, błogosław Miłosza. Ale dalekie jest moje nastawienie, przyznaję, do tej gorliwości, do takiego zapału. Ale Kościół, przecież jeśli jednemu członkowi coś dolega, to całe ciało cierpi. Jeżeli jest Kościołem, jeżeli czuje się tą wspólnotę, tą odpowiedzialność jedni za drugich. Bracia i siostry, Kościół, tego wam w szczególny sposób życzę. O to się modlę, aby nasze zbory, aby nasze kościoły właśnie takimi były. Ten wzorzec, te filary, te fundamenty, które tam właśnie na początku się pojawiły. Kolejny filar, który zauważam, to pełność Ducha Świętego. No bo cóż innego mogło się wydarzyć, kiedy zgromadzeni ludzie w jednomyślności trwali przed Bożym obliczem. Tam wstępuje obiecany Duch Święty. Wypełnia to miejsce, wypełnia ich życie. Nie tylko ich serca, ale całe pomieszczenie. Wszystko ogarnięte było atmosferą Ducha Świętego. Inni widzieli płonące płomyki ognia nad głowami zgromadzonych. Pełnia Ducha Świętego. Nam zależy również na tym, aby Duch Święty, Jego dary, Jego obecność funkcjonowała w naszych społecznościach, w naszych zgromadzeniach. Tego pragniemy, ale najczęściej zauważam, pragniemy, aby się co działo, aby się działy cuda. Aby ktoś siedzący na wózku na nas podskoczył i był, chwała Bogu, niech tak się dzieje. Aby ktoś prorokował, w porządku, niech tak się dzieje. Ale wiecie, co było pierwszego dnia, kiedy Duch Święty stąpił? Nie wydarzył się żaden cud. Albo wydarzył się ten, o którym mówimy my czasem z takim troszkę niedosytem.
Mówimy, największy cud, jaki się wydarzy, to kiedy ktoś narodzi się na nowo. Całe niebo i ziemia się cieszy. A my z takim politowaniem mówimy, tylko taki cud się wydarzył. A tam się 3000 ludzi nawróciło wtedy. Ale wiecie, co się działo, jaką oznaką była obecność Ducha Świętego? W tym pierwszym dniu, kiedy jeszcze sobie nawet nie zdawali z tego sprawy, z jakimi darami Duch Święty przyszedł. Oni byli uzdolnieni do tego, aby przekazywać Boże Słowo, prawdy Bożego Słowa w zrozumiały sposób. Jakże często zdarza się, że my mówimy komuś Ewangelię, głosimy Ewangelię, a ludzie z tego w ogóle nie rozumieją nic. Jesteśmy jakby zupełnie z innej bajki, z kosmosu. Moja żona kiedyś w sanatorium usłyszała od koleżanki, która z którą dzieliła pokój. Mówi, kobieto, ty jesteś z kosmosu, ty jesteś kosmitka. Ja w ogóle nie... To jest nie do pojęcia. Oznaką obecności Ducha Świętego w pierwszym dniu było to, że gdy stanęli uczniowie napełnieni Duchem Świętym, zaczęli przemawiać w zrozumiały sposób dla wszystkich, którzy byli zgromadzeni. Ludzie, którzy mieli różne wywodzili się z różnych kultur, mieli różne poglądy, mieli różne zasady swojego życia, różne systemy wartości reprezentowali. I naraz zostali skonfrontowani z Bożymi prawdami. I to w sposób zrozumiały. Modlę się o to, abyśmy umieli, wsparci przez Ducha Świętego, głosić Boże Słowo w zrozumiały sposób. W nabożeństwach jest to łatwo. Bo my szybko nabieramy tego slangu naszego chrześcijańskiego. Jak mówimy, oddaj życie Jezusowi, to wszyscy wiemy, o co chodzi, że żyć dalej będziesz, tylko troszeczkę inaczej. Ale ktoś, kto nigdy takiego słowa nie słyszał, takiego zwrotu, to brzmi dosyć ciekawie. A więc nasz język staje się bardzo hermetyczny i to jest tylko jeden z przykładów, a takich przykładów mógłbym podawać bardzo wiele. Zrozumiale przekazywać Ewangelię, przekazywać prawdy Bożego Słowa. Czasami bywa tak, kiedyś chodziłem z moim przyjacielem do pewnych urzędów i on mi zawsze mówił tak, i co, przygotowałeś sobie, co będziemy mówić, co będziesz mówił, gdy staniemy przed urzędnikiem? Ja mówię, a czemu ja mam sobie to przygotowywać? No jak to tak mówi, bez przygotowania? Ja mówię, tak, bez przygotowania będziemy... Zobaczymy, ja nie wiem, jakie pytanie zada, ja nie wiem, czego będzie oczekiwał, ja sobie będę przygotowywał swoją wersję i będę mówił od rzeczy, bo on się mnie będzie pytał o to, to tak jak rozmowa dziennikarza z politykiem, on ma swoje, a pytania swoje. Boże Słowo uczy, abyśmy zaufali, będąc pełnymi Ducha Świętego, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Ja będę tym, który cię będzie inspirował. I wtedy, kiedy będziesz mówić, nawet będziesz się dziwił, czemu dzisiaj użyłem takiego zwrotu, albo takiego przykładu, albo zwróciłem uwagę na jakiś tam aspekt życiowy. A potem się okazuje, człowieku, dotknąłeś najdelikatniejszej struny mojego życia. W moim życiu coś zadrgało, gdy to usłyszałem. Tego nam potrzeba na co dzień, bracia i siostry, abyśmy w pełni Ducha Świętego byli uzdolnieni do przekazywania w zrozumiały sposób Bożego Słowa. Oczywiście cuda są jak najbardziej mile widziane i krótko potem Piotr z Janem wchodzący do świątyni mówią, srebra, złota nie mamy, ale to co mamy... To z tym się chętnie podzielimy. Wstawaj na swoje nogi i chodź. I chromy od 40 paru lat stał i chodził, chwalił Boga, skacząc po świątyni. I znów się narazili, bo to nie przystoi w kościele, nie przystało w świątyni. W każdym razie, Boże, cuda są dla kościoła, są w kościele, ale ten filar
posłuszeństwa Bożemu Słowu, pełności Ducha Świętego i jedności. Te trzy już wymieniłem. I na koniec jeszcze jeden filar pozostał. Pozostał filar, który nazwałem sobie filarem, który za wszelką cenę głosi Jezusa Chrystusa. My nie propagujemy swoich denominacji, swoich zborów. Nie powinniśmy być zaangażowani, chociaż fajnie, że no, kogoś lubimy z kaznodziejów i tak dalej, ale to nie kaznodzieja jest tym centrum, na które zwracamy uwagę, ale Jezus Chrystus. Wiecie, dla mnie to jest na tyle fundamentalne i zasadnicze, kiedy patrzę na drugi rozdział dziejów apostolskich. Momencik, spróbuję sobie to otworzyć. 22 werset. Apostoł Piotr staje. Gdzie staje? W Jerozolimie. Kogo ma przed sobą? Tysiące Żydów. Dzisiaj po 2000 lat tu i tam słyszę, że Żydowi nie głoś wprost Jezusa Chrystusa, bo to odstręcza. Mów o Mesjaszu, mów delikatnie, jakoś tam nie używając słowa Jezus. Piotr w 50. dzień. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał on wam na niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście i tak dalej. Apostoł Piotr w mocy Ducha Świętego głosi Jezusa Chrystusa. I to od samego początku. I to tam, gdzie dzisiaj po tylu tysiącach lat, po 2000 lat niektórzy mówią, że to tam delikatnie, nie za bardzo się wychylać z imieniem Jezus. Ale to jest imię, przed którym każde kolano się ugnie. I każdy język go wyzna. Dlatego musi o nim usłyszeć. A apostoł Paweł mówi, do kogo? No też do zgromadzonych Żydów mówi, że będzie głosił nic kogo innego, tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. To było największą wartością dla apostołów, dla pierwotnego kościoła, dla wczesnego kościoła. A więc ten czwarty filar. Jedność, wierność Bożemu Słowu, pełnia Ducha Świętego i centralna pozycja dla osoby Jezusa Chrystusa. Niech te cztery filary pozostają w waszym zborze tutaj. Modlę się, aby pozostawały w naszym zborze w Bielsku. Każdy zbór naszego kościoła, naszego okręgu. Właśnie te cztery filary z wielką ostrożnością pielęgnował. Możemy się różnić na wiele różnych innych sposobów, ale to są wszystko drugoplanowe rzeczy. Te cztery od samego początku są wartościami, których nie możemy sobie pozwolić, abyśmy zostali okradzeni. Dobry nasz Boże, ja dziękuję Ci, że przez Jezusa Chrystusa budujesz swój Kościół. Ja dziękuję Ci, że znalazłeś cząstkę i miejsce dla mojego życia w tym Kościele. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, którzy zostali dołączeni do Kościoła, żywego, Twojego Kościoła. Pragniemy, Panie, być wiernymi w jednomyślności. Pragniemy być wiernymi w posłuszeństwie Twojemu Słowu. Pragniemy w pełności Ducha Świętego rozgłaszać zrozumiale Twoje prawdy, a także
aby imię Jezusa Chrystusa nie schodziło z naszych ust w każdej rozmowie, aby imię Jezusa Chrystusa w każdym naszym czynie było wywyższone. Dziękuję Ci za to, że ten Kościół stojący na takich filarach rosnął, dodawałeś do niego, wzmacniał się, przetrwał przez te 2000 lat i dotrwa do ostatniego dnia, kiedy przyjdziesz, aby go w pełni chwały zabrać do siebie. Dziękuję Ci, Boże, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.